Zadajecie Państwo czasem takie pytania, czemu w moich filmach się tak rzadko pojawiają Katowice? Nagrywam to niby z Katowic, teoretycznie, chociaż za mną jest Stadion Śląski, który jest już w Chorzowie, a tam jest tablica, że zaczynają się Katowice. To skomplikowane, ale słuchajcie, mało nagrywam z Katowic z prostej przyczyny, bo Katowice są za wielkie i się na nich nie znam. W sumie to ja się tak naprawdę na niczym nie znam. Ja nawet Bytomia nie ogarniam do końca. A żeby nagrać chociaż dobrze jedną dzielnicę Katowic i pokazać coś ciekawego, to za dużo robot. Ale Katowice, muszę powiedzieć, to jest spoko miasto. I to jest coś, czego jeszcze paręnaście lat temu w życiu bym nie powiedział, myślę, jak dużo ludzi, bo Katowice na przełomie lat 90. i początku 2000. miejscami były masakryczne, na czele z dworcem kolejowym, który był ciekawy architektonicznie i wielu ludzi, którzy się znają na architekturze, twierdzą, że to wielka szkoda, że z tymi swoimi kielichami został zburzony, to zostało tylko częściowo, a to był zabytek, to była architektura na skalę światową i tak dalej, ale ogólnie był szary, smutny, brudny, ganiali się po nim ćpuny, no i tak wyglądała duża część Katowic, które to w przeciągu tylko ostatnich paru lat zmieniły się także, no jest zresztą taki film na YouTubie, który podlinkuję, że jak zabrałem tam mojego dziadka, którego nie było tam 20 kilka lat, to on dosłownie tego miasta nie poznał miejscami. I Katowice przede wszystkim, według mnie, bronią się tym, że to jest takie miasto prężne, dynamiczne, bardzo szybko się rozwijające i bardzo ciekawe architektonicznie. Pomimo, że Katowice to jest bardzo młode miasto, bo ile tam ma lat? 160 chyba nawet, nie? No dokładnie to 159, to porównując do takiego Bytomia, co ma 770, co to jest? Ale jest tam się przewijają chyba wszystkie najważniejsze style takie w architekturze miejskiej z ostatnich jakichś 150 lat. Bo w Katowicach możecie znaleźć i budowle takie typowo przemysłowe z czerwonej cegły, familoki i ceglane kamienice gdzieś powstające od połowy XIX wieku. W Śródmieściu zwłaszcza możecie znaleźć dużo mieszczańskich kamienic, takich gdzieś powstających głównie na przełomie końcówka XIX i XX wiek. I to, no one w dużej części serio są takie konkretne. Może nie jest to Wiedeń albo Wrocław, ale jest na pewno na czym oko zawiesić i też coraz częściej one są fajnie wyremontowane. Oprócz tego też można spotkać różnego rodzaju eleganckie wille. Jest dużo architektury, która powstała w czasach, kiedy Katowice trafiły do Polski po 22 roku, czyli taki modernizm międzywojenny, to też jest bardzo ciekawe. Sporo jest oczywiście też architektury, która powstała za czasów PRL-u. No, choćby Spodek na przykład. No i przy tej starej zabytkowej architekturze, której pomimo, że Katowice się bardzo, bardzo przeobraziły, bardzo dużo też tego za okresu na przykład PRL-u zostało niestety poburzone, poniszczone, czy ze względu na szkody górnicze, czy bo po prostu trzeba było zrobić miejsce pod wielkie kilkunastopiętrowe bloki, bo Katowice rosły w takim tempie, że ci przyjezdni ludzie musieli gdzieś mieszkać. To jednak dużo tego i to takich naprawdę okazałych gmachów budowli się zachowało. No i przy tym działa najnowsze ostatnich lat, czyli te wszystkie wielkie wieżowce, między innymi jak KTW1, KTW2, to co powstaje ogólnie w pobliżu Spodka i Strefy Kultury Katowickiej, te wielkie wieżowce, które zajmuje między innymi ING. No panorama miasta w ciągu ostatnich, nawet jakbyśmy się cofnęli, nie wiem, 5-8 lat, zmieniła się bardzo, miejscami nie do poznania, ale według mnie, co jest ciekawe, to te nowe budowle, które przeważnie według mnie, jak na szklane wieżowce, biurowce, nie są złe, są całkiem ciekawe, może nie tak sztampowe jak gdzie indziej, to one się jakoś całkiem fajnie i całkiem zgrabnie komponują właśnie z tą starą zabudową. Wszystko to jakoś póki co w Katowicach stara się trzymać kupy i dupy, w przeciwieństwie na przykład do Warszawy, która, no dobrze, to nie jest moje ulubione na świecie miasto, to wiecie, ale to właśnie nawet nie wynika z tego, że ja jako Górnoślązak jestem jakoś sztucznie, bezsensownie do niej uprzedzony, tylko wynika właśnie z tego, że to miasto jest takie mega niespójne architektonicznie. Ja lubię miasta, ja kocham miasta, ja jestem z miasta, to widać. Lubię odwiedzać inne miasta, oglądać je, oceniać je pod kątem właśnie architektury, jakie tam są budowle, jak tam wyglądają domy, kościoły, kamienice i tak dalej. Jakoś mnie to tak, zwłaszcza ostatnimi laty, od tej strony zainteresowało. No i pomimo, że Warszawa ma naprawdę fajne miejsca i jest na czym oko zawiesić, czyli no to stare miasto, takie miejsca jak choćby fabryka Norblina, które są fajnie zagospodarowane na jakieś nowe cele i po prostu cieszą oko. W tym przychodzi do czegoś takiego, że mamy teren, gdzie jest dworzec główny, rzut beretem mamy przepiękny Pałac Kultury,
naprzeciwko niego jakieś resztki trochę przedwojennych kamienic. No i między to wszystko ktoś ładuje wielki biały kloc, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Alternatywnej, nie wiem jak ona się tam nazywa. Ten budynek może by i nawet nie był najgorszy, jakby był w innym miejscu, no ale tam po prostu wygląda okropnie. Także według mnie, na razie architektonicznie Katowicom jakoś to wszystko się spina. No i oczywiście miasto też się przez ostatnie lata rozwija strasznie infrastrukturalnie, tak? Jeżeli chodzi o takie niby banalne rzeczy, ale bardzo potrzebne do życia codziennego. Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Nawet powstała pierwsza od powojnia nowa trasa tramwajowa. Co prawda nie za długa i w sumie nie wiadomo po co, ale zawsze. Także jak Katowice jeszcze paręnaście lat temu raczej mnie do siebie zniechęcały, to teraz zachęcają. Lubię tam bywać. Oczywiście jak każde duże miasto studencko-biznesowo-turystyczne w Polsce jest miastem teraz mega multikulturowym. Możecie tam spotkać wszystkie nacje, języki, religie i rasy świata. Oczywiście też coraz bardziej powiększa się oferta jakby kulturalna, gastronomiczna. Także no jest co robić, jest co zjeść, jest co wypić, jest co obejrzeć, jest gdzie potańczyć, jest gdzie pójść do fajnego teatru. No i nie wygląda, żeby się ten proces tego takiego szybkiego rozwoju miał jakoś wnet zakończyć. I to jest też w ogóle ciekawa sprawa, że to właśnie Katowice, bardzo młode miasto, no i przy takich miastach na przykład jak Bytom, Tarnowskie Góry, Gliwice, tutaj z naszej okolicy tego przemysłowego wschodniego Górnego Śląska, to właśnie one wyrosły na taką nieoficjalną stolicę nie Śląska. Nie mówcie, że Katowice to jest stolica Śląska, bo nie jest. Taką nieoficjalną stolicę województwa śląskiego albo Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, albo może Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. To jest w ogóle ciekawy temat, którego można by poświęcić jakąś książkę. Bo z tego co ja doszedłem, to ta przewaga Katowic zaczyna się już gdzieś w XIX wieku, kiedy do Katowic jest pociągnięta kolej i powstaje dworzec główny, a w tym momencie na przykład w Bytomiu nie. Bo lobby wozaków, furmanów nie godzi się na puszczenie kolei przez Bytom, żeby nie podupadł ich biznes. No a jak wiadomo, w tych czasach to kolej żelazna była no takim, nie wiem, trochę jakby to porównać do, w naszej epoce do internetu. W sensie była takim wynalazkiem, takim motorem napędowym cywilizacyjnym, za którym już potem postęp szedł lawinowo. Pan Grundmann, Holce i inni wiedzieli jak się to robi. No i potem oczywiście też jest podział Górnego Śląska. Ten kawałek Górnego Śląska z Katowicami idzie do Polski. Z Katowic jest zrobiona stolica autonomicznego województwa śląskiego w ramach II RP. No potem oczywiście za PRL-u Katowice też są dużym miastem, bardzo przemysłowym. Potem coraz bardziej studencko-uniwersyteckim. Oczywiście są bardziej faworyzowane niż takie na przykład Bytom, no bo są przed wojną miastem polskim. No i to wszystko i jeszcze masa innych czynników sprawiają, że właśnie Katowice dzisiaj są takie, jakie są. Ogólnie Katowice są spoko. Jakbyście w nich byli 20 lat temu albo 15 i by was zraziły czymś do siebie, albo nie byliście na przykład nigdy, to dajcie szansę. Myślę, możecie być miejscami, no, w niemałym szoku. No, u mnie też występuje pewne minimalne powinowactwo z Katowicami, bo mój pradziadek pracował tam w rolniczej samopomocy chłopskiej na początku lat 50. Dziękuję wam za uwagę. Korzystając z pięknej pogody, letniej, chociaż już schyłku lata, tak się chciałem wygadać, bo na co dzień nie mam komu. Dziękuję państwu, że poświęciliście swój czas na obejrzenie tego materiału audio-wideo. Zachęcam was gorąco, aby zostawić mi pod nim ocenę oraz ewentualnie opinię w formie komentarza. Trzymajcie się!